wydaje mi się, że Darek, podobnie jak Aneta, jest bardzo dokładny. Nie lubi popełniać błędów, a jeżeli już jakieś popełni, to stara się robić wszystko, żeby drugi raz tego błędu nie powtórzyć, żeby być w czymś dobry, żeby nie mieć braków z tej dziedziny. Zapewne to widać zresztą. Dba bardzo o swoją żonę. Mimo że Darek potrafi warknąć, co jest bardzo pozytywne na zespole, gdy na przykład Seba zaczyna mieć swój świat, to jest moim zdaniem delikatnym człowiekiem, bardzo wrażliwym. Tak naprawdę lider zespołu, taki nieformalny, ale jakby założyciel, dusza, lider z charakterem, osoba bardzo odpowiedzialna, zorganizowana. Tak naprawdę on nad wszystkim tutaj czuwa. Też naturalny przywódca. Darek jest moim bratem, więc znam go od dzieciątka małego. I odkąd pamiętam, to muzykowaliśmy. Sami ze sobą, ponieważ rodzice do zbyt muzykalnych niestety nie należą. Natomiast zarówno on, jak i ja od małego śpiewaliśmy do różnych piosenek, które były nagrane na kasetach. Tak, na kasetach, nie na CD, bo wtedy jeszcze CD nie było. I nawet dawaliśmy takie małe koncerty, które polegały na tym, że puszczaliśmy właśnie naszą piosenkę jakąś ulubioną z kasety i śpiewaliśmy do tego, czasem na głosy. Natomiast jeśli chodzi o zespół, to myślę, że Darek jest takim jego filarem, bez którego po prostu ten zespół nie będzie istniał, jeśli Darka by zabrakło. I to nawet nie chodzi o to, jakim jest muzykiem, ale jakim jest człowiekiem, bo potrafi sobie wyobrazić mimo wszystko ten zespół bez każdej osoby, ale nie bez Darka. Bardzo sympatyczny, uśmiechnięty, aczkolwiek bardzo wymagający i w sumie taka dusza, serce naszego zespołu. Jest chyba najstarszą u nas osobą w zespole, jak nie Justyna. Generalnie jest u nas gitarzystą, wokalistą, gra na gitarze elektrycznej, gra na gitarze klasycznej albo akustycznej, ja się nie znam, przepraszam, na któryś z tych dwóch, albo na obu, no i śpiewa. Generalnie jest takim naszym wiodącym głosem, no i jest mega charyzmatyczną osobą, bardzo fajnie się rozwija muzycznie. Generalnie z roku na rok można zauważyć, że jego umiejętności gry na tych gitarach, czy umiejętności śpiewania znacznie, i to znacznie, się zwiększają. Darek jest takim naszym umysłem organizatorskim w zespole. Jest też, jak to zostało podkreślone w czasie naszego ostatniego przeglądu, naszym opiekunem i takim mentorem duchowym i muzycznym, za co też bardzo mu w moim imieniu, ale pewnie też w imieniu zespołu chcemy podziękować. Darek to jest w ogóle, to jest moim zdaniem najbardziej ogarniająca osoba w zespole, naprawdę. Chociażby się waliło i paliło, to on wszystko zawsze ogarnie, jest takim wodzem. I no, bardzo go lubię za to, że no, potrafi postawić sprawę jasno, a nie się tak migać ze wszystkim po prostu. No, jest bardzo konkretnym człowiekiem. Poza tym no, bardzo go sobie cenię, dlatego że jest mężem Andzi. W związku z tym no, tak w ogóle ich małżeństwo to jest taki no, trochę wzór dla mnie, więc no, to jest takie super, że tacy ludzie chodzą po świecie. Darek, jakby ktoś nie wiedział, jest moim mężem. Mogłabym o Darku dużo rzeczy mówić, ale nie chcę się powtarzać z osobami, które już mówiły takie oczywiste rzeczy dla mnie. Dlatego chciałabym przedstawić Darka zupełnie z innej strony. Może zacznę od tego, że właśnie jesteśmy na ogródku i
Darek bardzo kocha ogródek i właśnie sobie tu podlewa pomidory, ogórki, sałatę i sprawia mu to ogromną radość i bardzo się przy tym relaksuje, więc łączy przyjemne z pożytecznym tak naprawdę, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą Darek naprawdę bardzo lubi. Drugą rzeczą, którą Darek naprawdę lubi, a w sumie to nawet kocha, bym powiedziała, to są góry. Darek uwielbia podróże po różnych górach, po niskich, po wysokich. Chyba najbardziej lubi Tatry, a jak nie, to Bieszczady. Oprócz tego Darek bardzo lubi oglądać filmy. Tak, mamy taką wspólną pasję, że oglądamy filmy, potem o nich dyskutujemy, szukamy różnych odnośników i on to też uwielbia. Darek jest też niezwykle towarzyską osobą. Naprawdę, często organizuje u nas w domu różne wieczorki z grami, z jakimiś zabawami i do tego chciałam się też odnieść w taki sposób, że Darek uwielbia gry. Po prostu on je kolekcjonuje, on ma całą szafkę gier i nie wiem ile ich tam jest, ale naprawdę bardzo dużo i bardzo to lubi. Darek jest super mądry z matematyki i fizyki i jest świetnym korepetytorem. Nawet prowadzi taki swój biznes mały i właśnie udziela tych korepetycji. Jest w tym naprawdę świetny i wiele osób może to potwierdzić. Jest osobą niezwykle otwartą na nowe doświadczenia. Jest uprzejmy, miły, uśmiechnięty i dowcipny, jeśli ktoś go bliżej pozna. Moją ulubioną cechą Darka, taką no obiektywnie patrząc, a nie jako żona, to jest szczerość względem innych, dlatego że nie znam innej takiej osoby, która by była tak szczera jak on właśnie. On jak coś trzeba, to powie prosto z mostu. Nie obija w bawełnę, nie koloryzuje, po prostu mówi jak jest. I myślę, że wiele osób ma z tym problem, dlatego bardzo sobie to w nim cenię, że no po prostu, jak jest źle, to jest źle, jak jest dobrze, to jest dobrze. Wydaje mi się, że stanowczość to jest cecha, która chyba buduje wszystko. No jako jego siostra znam go, że tak powiem, jak łysego konia, więc ciężko mi powiedzieć jakąś ulubioną cechę Darka. Ale no, jako że jest moim bratem, to zawsze mogę na niego liczyć. Darku najbardziej lubię jego wrażliwość muzyczną, to jak podchodzi do muzykowania, ogólnie tworzenia muzyki. Najlepszą cechą, no to w sumie tak jak mówiłam, to jest właśnie ta wszechstronność ogarniania wszystkiego, a poza tym no, ma fantastyczne poczucie humoru i jest bardzo pomocny, także to jest takie naprawdę super. No zwłaszcza to, że jest osobą, która gdzieś nie boi się wziąć na siebie ciężaru, jakby tutaj związanego z zespołem. No taki trochę zmysł kompozytorski, ale też takie układanie wszystkich rzeczy tak w czasie, tak organizatorskie, takie organizatorskie podejście do różnych spraw w zespole. Za 10 lat pewnie tak jak teraz, wspaniały mąż, ale i wspaniały ojciec rodziny. Dużo bardziej rozwiniętym. Nie wiem, być może jakaś osoba zarządzająca ludźmi, bo widzę, że ma predyspozycję ku temu. Oraz prawdopodobnie tutaj też lider na scenie. To na podobieństwo Grześka pewnie jakiś biznesmen, ale trochę taki rockowiec w obdartych spodniach z gitarą w ręce. Taki tworzy swój własny styl. Takiego samego. Może z jakimś dzieciątkiem. Albo dwoma. Za 10 lat, ponieważ wiem, że no, jest bardzo dobry z matmy, bo i tam z różnych takich ścisłych rzeczy i tą swoją szkołę chyba kreatywnego myślenia otwiera, czy otworzył, to po prostu widzę tą szkołę jako po prostu takie najlepsza szkoła matematycznego albo tam ścisłego myślenia po prostu w województwie, że w ogóle Darek rozwali system i będzie po prostu najlepszym korepetytorem i będą o nim mówić, o jego systemach, sposobach nauczania i tak dalej, i tak dalej. Także trzymam kciuki, aby tak było. Darka wyobrażam sobie za 10 lat jako dalej mojego męża. Mam nadzieję ojca naszych cudownych przyszłych dzieci.
oraz myślę, że dalej będzie informatykiem, ale może bardziej, nie wiem, rozwinie swoją firmę, nie tylko informatyczną, ale też właśnie związaną z udzielaniem korepetycji. A może też, nie wiem, będziemy razem prowadzić jakąś wspólną firmę. Nie wiem, jak się życie potoczy, ale jakoś tak to widzę. No u boku swojej żony Andzi na pewno, jako szczęśliwa rodzinka z kilkorgiem dzieci. Myślę, że u nas w zespole będzie takim swoistym Hendrixem, tylko trochę mniej śpającym, mniej w ogóle. Ogólnie myślę, że będzie miał mega fajną przyszłość.